Cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. W Klimacie zagrajmy w Resident Evil 7 i zwiedzamy aktualnie pokój rekreacyjny. Zabiliśmy w ostatnim odcinku drugi raz tatuśka. Proch strzelniczy, cudownie. I co tu mamy? Otwórzmy ją. Niebieska głowa psa, to też weźmiemy. Z uwagi na to, że apteczki jeszcze mamy, to ja sobie zrobię amunicję. Pięknie. A! Nie stakują się. Okej, okay, to jest interesujące w takim razie. Więc mamy maksymalną ilość amunicji na razie. 2 października zapowiadają burze. Po nawałnicy sprzed kilku lat było dużo sprzątania, choć czas wzmocnił okna i... Chyba czas wzmocnić okna i podkleić dach. Boże drogi. Może wezmę do pomocy Lukasa. Poziom wody w końcu spadł, dom przetrwał, ale stary budynek jest mocno uszkodzony. Lukas ciągle gadał o wielkim statku, który osiadł na bagnach. Jeśli to prawda, trzeba zgłosić sprawę władzom. Jutro pójdę to sprawdzić. Czyli oni jakby byli normalni przez pewien okres czasu. Okej, okay. Co tu jest? Mija. O! Okej, okay. Mamy taśmę. The fuck! Znowu ty? O. Interesuje. Zdechniesz w końcu, czy on będzie tak wstawać w nieskończoność? Okej, okay. Ale przynajmniej teraz mam miejsce na amunicję. Czy to może ty może coś wyrzucisz? Nie. Ja bym ci odciął głowę, to może byś się dłużej regenerował. O, użli shit! Okej. Okay. Czyli... Aha, czyli mogę w ten sposób jeszcze z nim walczyć, tak? W takim razie to jest rozwiązanie jedynie czasowe. Auć. Masz owo nade mnie? Miałem dużo amunicji. Okay. Teraz nie czas na to. A teraz czas? Mogę już? Super. Nie wiem, czy dobrze robię w ogóle go zabijając. Czy powinienem uciekać przed nim, czy coś. Dużo amunicji właśnie straciłem. Mija. Ethan, please watch this. A, teraz co? Kieruje mi ją? Interesujące. What the fuck? O, super. What the fuck? Dobra, nie wiem, gdzie ja biegnę. Ale zaraz w coś wbiegnę, jestem pewien. What the fuck? Dobra, takich momentów poskryptowanych to ja nie przepadam.
Dobra, tu się schowamy w takim razie. Nie. Forma rozgrywki z starszych rezydentów była jednak fajniejsza. Dobra, uciekajmy. W takim razie. No teraz pytanie, gdzie mam się schować, tak? Dobra, ta Margaret dalej tam stoi. Znowu wspomniałem o Zoe. Jak jeszcze tam wygląda. Shit? No nie, bez jaj. Poważnie? Mogę spaść? Nie mogę spaść. Tylko nie mówcie, że to jest też... wkurwiające. Co, tu się mam schować? Co to, ten dom przeżył? Z tej strony muszę się prawdopodobnie schować. O, ale teraz będziemy czekać, aż ona tu wyjdzie. Tu jest miotacz oknia jakiś. Chyba. Okej. Okay. Powiem wam, że jak na kobietę, to jest dość przerażająca babka. To jest w ogóle jakiś inny rodzaj domu. Gdzieś jesteśmy głęboko na bagnach. Dobra, wraca już czyszczenie. Okej, okay, dobra, idzie. Ja się skitram na samym końcu. Jak teraz mnie wykryje, to już nie wiem, gdzie mam się ukryć. Nie, teraz na pewno nie. Kurwa, może. Może teraz powinienem wykorzystać ten moment. Okej, schowała się. Okej, okay, zniechęciła się chyba. A, i widzicie, to jest właśnie coś takiego. Obróć. O Boże, jakie to głupie będzie straszne. O masakra, to mi trochę zajmie.
Okej. Jestem blisko. A, jeszcze mogę ten sposób, dobra. Czy to się automatycznie zaliczy, czy muszę... Okej, muszę automatycznie. Znaczy, muszę ręcznie. No i pięknie. Dobra, uciekajmy stąd. Oj, to na VR, to na tym technologii VR byłoby co więc ciekawe doświadczenie. Ciekawe, czy ta babka się przebije przez tą ścianę, żeby nas złapać. Dobra, znowu chowam się. Jak dar? Ona cały czas mówi o jakimś darze, o byciu rodziną. Fabularnie ta gra jest dość enigmatycznie na razie prowadzona. Okej, nie zli psychole. Fajnie wykreowanie przede wszystkim. Ciekawe, czy ona mnie widzi, czy nie? Okej, idź sobie po prostu. Ale jeszcze tak się odwraca. Dobra, czyli po prostu mamy ją chyba minąć, wiecie? Ja tam jakieś wejście znajdę. To jest. Dobra, coś za chwilę mi wyskoczy na twarz. Coś mi wyskoczy na twarz. Coś mi wyskoczy na twarz. Wiedziałem. Okej. Czy teraz ten facet znowu wstanie? Kolejne pytanie, czy ja przez całą grę będę użerał się tylko z nimi? No nie! Ej, on mnie nie zauważył. Poważnie? Dobrze, mogę w takim razie sobie zbadać to miejsce. Przynieś złapanego durnego hipisa z sali do przetwórni. Kolejna starożytna moneta. Rozwalmy sobie to. Coś czuję, że on tu wraca. Wiecie co? W tej grze
Nie czuć strachu. Nie boisz. Człowiek się nie boi jak w Outlaście. Ale jest. Z której strony go słyszę? Chyba tam go słyszę gdzieś. Kręci się i przenika przez ściany. Pytanie, co ja zdobyłem? Zdobyłem głowę psa i coś, żeby. Czy ja to wszystko zbadałem? What the. Spadaj. Dobra. Nie mam zielonego pojęcia, czy ja to dobrze zrobiłem, czy też nie, ale teraz musimy chyba tutaj coś uruchomić. Tak jest. I dopasujmy orła. Więc to będzie mniej więcej w drugą stronę. Pięknie. To było dość proste. Tylko dawno nie było save'a. Bo też nie bardzo. Jeszcze wiecie co? Jeszcze jedną rzecz zrobimy. Skoro ten pajac na razie do nas nie zszedł, to zrobimy sobie tak. Ja bym chciał się cofnąć do skrzyni. Bo dokąd prowadzi tamto? Nie jest pokazane. Ja chcę się, moi drodzy, cofnąć do save'a. Po pierwsze, zrobić save'a. Ile mam życia? Nawet dobrze. Schować monety, schować kasetę VHS-ową. Może jeszcze moment. Najpierw to. Więc tak, schowajmy sobie to. Schowajmy sobie to. Niepotrzebnie chyba tyle tych. Tej amunicji zużyłem. Zły jestem na siebie, wiecie? Bo mocno ją oszczędzałem, a w efekcie zużyłem ją na przeciwnika, który się podnosi po prostu. Nie miałem pojęcia, że oni się podnoszą tak szybko. Jeszcze łazi za mną. Ta, ba, przejebane, mam przejebane. A jednak ci uciekłem. Okej, okay, chowamy się tu. Cała gra taka będzie, że my po prostu spieprzamy przed jakimś psycholem? Mam nadzieję, że nie. Bo ja jednak czerpałem bardzo dużą przyjemność z tego, że przeciwnicy. Co to jest? Że mogłem zabijać przeciwników w rezydentach. Okej. Dobra. Coś tu znaleźliśmy. To jest jakieś zdjęcie stare. Kolejne ziele, cudownie. Chemikalia. Kolejne chemikalia. To one się stakują? Nie, nie stakują się. Oh my god. Coś tu jest może? Tak jak w ostatnim kominku? Nope. Psychostymulanty. Zażyć psychom, by znaleźć przedmioty. What? Amunicja do pistoletu, 12 aż. Nieźle. Mamy w sumie 28 aż pocisków, 20 w zapasie, więc mógłbym jedne chemikalia przeznaczyć na zrobienie amunicji. A gdzie ja przede wszystkim jestem? Okej, to jest jakiś ukryty pokój. W ogóle nie miałem pojęcia, że coś tam takiego może być. C
Coś z tym jeleniem na pewno będzie. O! Pięknie, amunicja. 24 pociski. Tu mogę wejść? Mogę. Co tu jest napisane? 14. Morsz i żona na wakacjach. Mąż sprawdził się, został 12. członkiem rodziny. Niestety żona była bezużyteczna, więc pozbyliśmy się jej. 12. członkiem rodziny? Chcesz powiedzieć, że tych wariatów jest 12 aż? Siódemnictwa. Trzy studentki. Wszystkie zginęły. Lukas to jełop. 13 się bezdomny. Zamienił się po 3 dniach. Teraz jest nas 13. O Jezus Maria. Czemu 13? 13 czego? Okay. Oni tu definitywnie coś złego robili. Nie mogę tego otworzyć, prawda? Normalnie muszę mieć ten wytrych. To jest druga w takim razie, taka skrzyneczka, której nie bardzo wiem, jak otwierać. Co to jest? Wszyscy mogą być ofiarami. Robaczki. A mogę coś z tymi robaczkami zrobić? Starożytna moneta, cudownie. Proch strzelnicy. Więc może od razu sobie zróbmy tak. Jedną apteczkę, drugą apteczkę i proch strzelniczy sobie potrzymamy na następną okazję. Tak naprawdę to chciałem zrobić jedno to, a jedno to, tylko że nie wiedziałem, że mi się tak szybko kliknie. I pytanie jeszcze, co to jest? Lek, który chwilowo wyostrza zmysł, ułatwiając wykrywanie przedmiotów. Spróbujmy tu wejść. O, Jesus fucking Christ. Co to jest za miejsce? Dobra, coś. O mój Boże! Dobra. Nożem cię. Trochę mi to kosztowało, ale. Czy to jest w takim razie członek rodziny? Co to był za przeskok? Jezus Maria, co to za brzydkie przeskoki? Czy to był w takim razie członek rodziny? Jeżeli tak, to spoko. Dobra, wejdźmy w takim razie tu. Bardzo niemiło, że to coś wyłazi ze ścian. Okay, mogę coś tu znaleźć? Nope. No, również nope. No dobra, pierwszy przyczynek w takim razie za nami. Pierwsze koty za płoty, innym słowem. Tu potrzebujemy jakiś, nie wiem, klucz czegoś. Tu jest skorpion narysowany. Zapewne to będzie w stylu klucz skorpiona, klucz czegoś tam innego. Nie wiem, zamek skorpiona. Tak jest. Chodźmy w takim razie tutaj. Ale ci przeciwnicy widzę, że są dość prości do zabicia. Mogę zejść na dół. Cudownie. Uwielbiam miejsca, w których mogę zejść na dół. Takie to klimatyczne. Dobra, tutaj nic. Sprawdźmy najpierw to. Skrzynia! Amunicja pistoletowa. Pięknie. I miał pomyśleć, że miałbym już tyle amunicji. Tutaj niestety nic nie zrobię. Jest miejsce zapisu. Co tu jest napisane? Droga Kartli. Ten sukinsyn mnie szukają, ale może ta wiadomość umożliwi ci ucieczkę. Aby uciec, musisz znaleźć rzeźby w kształcie psich głów. Jedna z głów widziałem w podziemnym prosektorium. Weź ją, to klucz do wyjścia. To w takim razie jest ostatnia z naszych głów. Coś ze mną nie tak. To pewnie to gówno, którym mnie karmią. Nie dam się zabić bez walki. Wezmę strzelbę z pokoju rekreacyjnego i sprawię, że pożałują tego, co mi zrobili. Musisz stąd uciekać. Kocham cię, Courtney. Żegnaj, Travis. Strzelba w pokoju rekreacyjnym. Cenna uwaga.
którą na pewno sobie wykorzystam. Co bym chciał odłożyć? W pierwszej kolejności to, w drugiej kolejności to, w trzeciej kolejności to. Może... Nie, nie będziemy całej amunicji odkładać. Apteczki sobie zostawię. Teraz zrobię save'a. I pozostanie nam zejść do prosektorium w takim razie. Tutaj jest kolejna zamknięta szafeczka. No dobra, zobaczmy. Muszę pamiętać, że mam proch strzelniczy, który da się wykorzystać. Oh sweet, będzie więcej tych przeciwników. Jestem absolutnie tego pewien. Jeszcze pewnie mi będą wyłazić ze ścian. Dobra, i sprawdźmy, co jest tutaj. Zamknięte z drugiej strony. Po raz pierwszy cieszę się, że jakieś drzwi są zamknięte w tej grze. Zobaczmy, dokąd to nas zaprowadzi. Wiecie co, ten korytarz jest tak piękny, że wracając pewnie natknę się na całe stado przeciwników. Jestem absolutnie tego pewien. Hello. Ouch. Okej. Daję radę. Użyjmy jedną. Tylko błagam, niech to nie będzie tak, że oni też wstają do życia. Słyszę jeszcze jednego. Ciekawe, czy w tym pokoju będzie po prostu przeciwnik. Hello. Haha, i co teraz? Ciekawe, czy oni mogą przełazić przez drzwi. Chyba nie. Auć. Dobra. Znaczy, jak to działa? Interesujące. Tracę na razie bardzo dużo apteczek, ale zyskuję amunicję. Coś za coś. No zobaczymy. Nie mam pojęcia, czy mój styl na razie gry jest skuteczny. Zapewne nie jest skuteczny. Nic tu nie ma? Kłamstwa i podżeganie. Lukas, złapałem gościa, który stale próbuje uciec. Zamknąłem go w pierwszej spalarni od lewej, żeby znowu się nie wymknął. Wyciągnij go, jak będzie gotowy. Wiesz, jak otworzyć drzwi, prawda? Pamiętaj, 3A i odcisk ręki. 3A i odcisk ręki. Z dziewczyną możesz zrobić, co zechcesz. A i odcisk ręki. Ciekawe, o co chodzi. Zobaczmy. Tak jakby, nie wiem, wnioskuję, że oni pewnie czymś... Proch strzelniczy, cudownie. Wnioskuję, że oni pewnie czymś przemieniają. Tych ludzi. Albo to będzie inaczej.
jest napisane 3A. Pamiętaj, 3 i odcisk ręki. Chodzi o to, że litera trzecia musi być A, więc to będzie Sara, William nie, Lara. Odcisk ręki, teraz to powinno się otworzyć? Nie, Travis. A, to jest Craig napisane. Trzy A i odcisk ręki. Pamiętaj, 3A i odcisk ręki. Nie wiem za bardzo, co chodzi z tym 3A. Tamara, tu mamy 3A. A, o to chodziło. Chodziło o ilość literek A. Dobra. O, hello. Super. Auć. Ała. No to nie wygląda zbyt dobrze w takim razie. Jednak się przemienił. Dobra, na razie go olejmy. Z tej strony są zamknięte. No nie spodziewałem się, że zostanę tak mocno poturbowany przez tak naprawdę jednego przeciwnika. Jeszcze zobaczmy, dokąd to prowadzi. Tu jest jakiś... Czy mój stan zdrowia się ustabilizuje z czasem? Czy mi się wydaje? Dobra, tu widzę, że jest apteczka. Wspaniale, więc natychmiast ją użyjmy. Mapa przetwórni. Weźmiemy ją sobie. Amunicja pistoletowa. Wiecie co, oni... Dobra, może nie są jakoś specjalnie trudni do zabicia. Ale nie są też najprostsi. Dobra, udało mi się to otworzyć. Świetnie. Na razie będziemy to trzymać zamknięte. Przekaż, co to za kluczyk ja zdobyłem? Klucz do prosektorium. Klucz z plakietką prosektorium. Cudownie. I dokąd prowadzi to? To prowadzi do warsztatu, tak? A to? Do kotłownia, do prosektorium. Jakie to jest wielkie. Masakra. No, to jest zamknięte z drugiej strony. Czy w takim razie chcę sprawdzić... Dźwięki są po prostu okropne. Na razie może będziemy trzymać zamknięte też w niektóre. Bo część z tych przeciwników najwidoczniej nie umie przechodzić przez drzwi. Cenne znalezisko. Tu jest ziele. Świetnie. Powiem wam, że naprawdę nie chciałbym teraz spotkać się z tatuśkiem. Zdjęcie skarbu. Kurałem tu coś fajnego. Spróbuj to znaleźć. Kominek. No dobra. To możemy wyrzucić w takim razie. Co? Wytrych. Pięknie. Klucz skorpiona. To jest raczej kurwa kluczyszcze skorpiona, nie klucz skorpiona. Gdzieś jakiś tak wielki klucz. Okay. Czy ja mogę do warsztatu w takim razie otworzyć. Łopto! No zobaczmy, jak szybko można to coś zabić.
Auć. Jesus fucking Christ, naprawdę. Aż mnie poszczotkował. Chciałem zobaczyć, czy do warsztatu da się wejść tędy. Nope. Może pójdźmy tędy do kotłowni. Nie, sprawdzimy do końca tamto pomieszczenie. W zasadzie nie musiałem z nim walczyć, tylko mogłem przed nim uciec. Dobra, mamy zioło. I chemikalia, świetnie, więc zróbmy sobie połączenie tego. Na pewno do apteczki niestety. Bo mój talent do aktualnego ogrywania tej produkcji nie jest zbyt dobry. Może w ogóle fajnie w ciekawy sposób łazić. Ciekawe, czy bardziej się opłaca ich zabijać, czy jednak unikać. I skończyły mi się miejsca w ekwipunku. Kolejne psychotropy. Tu będzie potrzebny klucz węża w takim razie. Prawda, gro? Tak jest. Klucz węża. Na pewno nie będziemy używać wytrychu. Więc tak, gdzie byśmy chcieli się wycofnąć? Gdzie byśmy chcieli się cofnąć aktualnie? Możemy spróbować pójść tędy. A gdzie była... bawialnia... Co? Ja się wrócę w takim razie, albo... Przepraszam za chwilkę. Ok, już jestem. Więc tak, strzeliłem sobie w mikrofon oczywiście. I to pytanie, którędy mam iść? To jest do spalarni, to nie, bo tam zamknąłem potwora. Tylko na litość boską, niech one się nie respią, naprawdę. Niech to będą grzeczne potwory. W zasadzie to mogła chyba nie być stędy, tylko użyć tego skrótu. Ho! Ho! Ok, wejdźmy tutaj. W pierwszej kolejności schowajmy całą amunicję. W drugiej kolejności schowajmy to. Również schowajmy proch. Proch mam dwa razy. Ok, no ale to chemikaliów mam niewiele. Klucz do prosektorium. Klucz skorpiona. Jeszcze chciałem zobaczyć, do czego mi jest potrzebny klucz skorpiona. Do blokowania tych drzwi. I do czegoś jeszcze na pewno był potrzebny. Nie, to jest pewien klucz węża. Pokój babci. Tutaj. W takim razie. I mam przy okazji zaznaczone, gdzie mogę użyć wytrychów. To jest miłe. Więc może pojedziemy sobie później. Albo w zasadzie to w tym pokoju mogę użyć, tak? Zróbmy save'a. Zobaczmy, do czego to można użyć w takim razie i zobaczymy, co z tego dostaniemy. Amunicja, 5 naboi. Dobra, weźmiemy. Ok, w takim razie, nie wiem, czy będę korzystał z tych 5 naboi. Zobaczymy. Dobra, do zobaczenia w takim razie w kolejnym odcinku. Hej, papa.